wierzę w prostotę, zwłaszcza w komunikacji. Kimś, kto wprowadził prostotę na salony w ostatnim czasie, był nie kto inny jak Steve Jobs. W 2007 roku zrobił prawdopodobnie najlepszą prezentację, jaką widział świat. Tę, w której pokazał po raz pierwszy iPhone'a. Po tym wydarzeniu prawie każdy, z kim rozmawiałem o prezentacjach, mówił mi: zróbmy tę naszą prezentację tak jak Steve Jobs. Ale później widziałem te prezentacje i nie wyglądały tak jak prezentacje Steve'a Jobsa. Steve Jobs robił prezentacje proste, minimalistyczne, wizualne, z małą ilością tekstów. A później te prezentacje wyglądały jak wczesny Bill Gates. Tak, prostota nie jest łatwa. Dlaczego nie jest? Podejrzewam dlatego, że jest wbrew intuicji. Chcemy mieć jak najwięcej, więc boli nas, gdy musimy coś skrócić i uprościć. Wolimy sobie dodawać, nie odejmować, a przez to mamy skłonności do nadmiernego komplikowania. Tymczasem brak prostoty w komunikacji może prowadzić do katastrof. Przykłady? Katastrofa wahadłowca Columbia w 2003 roku. Powód? Uszkodzenie powłoki termicznej jednego ze skrzydeł. Uszkodzenie wykryto, kiedy wahadłowiec był już w przestrzeni kosmicznej. I wtedy inżynierowie NASA sporządzili serię raportów. Oto fragment jednego z tych raportów. To tutaj, na tym slajdzie, znajduje się sugestia, że uszkodzenie może spowodować konsekwencje, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. Sugestia ta nie była jednak wyrażona wprost, ale pokrętnie i mało stanowczo. I gdzie się znajduje ta sugestia? Tutaj? Nie. Tutaj? Nie. Tutaj. Najważniejsza informacja raportów ukryta na samym dole slajdów. Raporty pokazano przełożonym, a ci, jak później tłumaczyli przed komisją śledczą, nie do końca zdawali sobie sprawę z zagrożenia i po prostu kazali sprowadzić wahadłowiec na Ziemię. 1 lutego 2003 roku, chwilę po 9 rano czasu Houstonu, wahadłowiec wchodzi w atmosferę ziemską. Wchodzi z prędkością 5 mil na sekundę. Niestety nie wytrzymuje tego uszkodzona powłoka termiczna. Wahadłowiec eksploduje, cała 7-osobowa załoga ginie. Inny przykład. Kontenerowiec El Faro w 2015 roku wpłynął w sam środek huraganu na Bahamach, najpotężniejszego huraganu w regionie od lat. Powód? Kapitan za wszelką cenę chciał dotrzeć do celu najkrótszą trasą. Na całym statku nie było nikogo, kto by mu powiedział: popłyńmy bezpieczniejszą trasą, panie kapitanie. Cała załoga miała najgorsze obawy, ale nie potrafiła jasno i stanowczo zaraportować kapitanowi o skali zagrożenia. Z kolei kapitan używał sformułowań typu: powinno być dobrze, będzie dobrze. I ucinał wszelkie dyskusje o alternatywnej trasie. Efekt: zatonięcie statku i 33 ofiary. Jest mnóstwo takich wielkich i małych katastrof, w których jakąś rolę odegrała zła komunikacja. Co mogłoby zapobiec takim sytuacjom? Moim zdaniem prosta komunikacja. Czyli komunikacja oparta na kilku zdroworozsądkowych regułach. Oto one. Reguła pierwsza. Przemyśl strukturę. W dziennikarstwie znana jest zasada odwróconej piramidy. Taki odwrócony trójkąt to schemat naszego komunikatu. I zgodnie z tą zasadą najważniejsze informacje wstawiać powinniśmy nie w jakimś przypadkowym miejscu, ale zawsze na początku. Wracając więc do slajdu NASA. W jaki sposób powinniśmy go opracować? Na pewno nie w ten sposób. Najważniejsza informacja powinna być umieszczona na górze, w nagłówku, w tytule slajdu. Ta informacja powinna być przedstawiona prosto i konkretnie, tak jak w ten sposób. Zaczynajmy od ogółu do szczegółu. Zaczynajmy od rzeczy najważniejszych i dopiero potem przechodźmy do rzeczy mniej ważnych, zgodnie z zasadą odwróconej piramidy.
A ile to razy widzicie takie maile? Nie wiem jak wam, ale mnie takie maile przypominają powieści Elizy Orzeszkowej. I myślę, że wielu osobom też przypomina się przy takich mailach jakaś trauma lektury szkolnej. Odechciewa się czytać. Zamiast więc robić takie naszpikowane słowami akapity, może by zrobić w ten sposób. Rozdzielmy poszczególne wątki. Nazwijmy je jakoś. Wyboldujmy, ponumerujmy. Wprowadźmy tam porządek. Bo struktura to właśnie porządek. Porządek to komfort dla odbiorców. A ci nie czytają od deski do deski wszystkich naszych komunikatów. Zazwyczaj jedynie skanują je wzrokiem. Pogódźmy się z tym i dostosujmy do tego formę przekazu. W wypowiedziach ustnych o strukturę najtrudniej, ale pomagają takie słowa jak po pierwsze, po drugie, po trzecie. Pomagają sformułowania, jak ja je nazywam, zwrotnice. Jednak z drugiej strony wszystko przebiegało dobrze, ale do czasu i wiele podobnych. Słyszymy takie słowa i wiemy, że gdzieś tu następuje zwrot akcji. To pomaga słuchaczom. Ale najbardziej pomaga pauza. 3 sekundy milczenia, zanim cokolwiek powiemy. To wystarczy, by mózg za nas ułożył odpowiednią strukturę wypowiedzi. Prosta komunikacja to ustrukturyzowana komunikacja, to uporządkowana komunikacja, a dzięki uporządkowaniu jest przemyślana. Reguła druga. Pokieruj odbiorców w określoną stronę. Spójrzmy jeszcze raz na ten trójkąt. Co wam przypomina jego wierzchołek na dole? Dla mnie to strzałka. I taki element też powinien występować w naszych wypowiedziach. Strzałka. Drogowskaz dla odbiorców z informacją, gdzie powinni iść, co powinni zrobić. W reklamie mówi się na to wezwanie do działania. Wezwanie do działania to taki schemat dosyć denerwujący w reklamach. Wiele reklam kończy się słowami: przyjdź do sklepu już dziś, kliknij po rabat. Sztampowe schematy, ale działają. Tymczasem w naszej codziennej komunikacji jest tego zdecydowanie za mało. Mówimy bardzo dużo, ale nie potrafimy jasno wyrazić, czego oczekujemy od naszych odbiorców. Na końcu prezentacji sugerujmy im więc konkretnie, co powinni zrobić. Może być to prosty apel albo i bardziej szczegółowy plan działań z informacjami, co, kto i kiedy powinien zrobić. Tak jak tutaj na przykładzie. Wezwanie do działania nie musi być jednak zawsze na końcu. Czasami jako najważniejszy element komunikatu może pojawić się już na początku. Na przykład spotykamy znajomego, to powiedzmy już na wstępie: słuchaj, pożycz mi 20 zł, a dopiero później wytłumaczmy, dlaczego potrzebujemy takiej fortuny. Reguła trzecia. Zajmij rozmówcom jak najmniej czasu. Prosta komunikacja to krótka komunikacja. Szanujmy czas. To najcenniejszy zasób, jaki mamy. Reguła czwarta. Słuchaj i mów z empatią. I tutaj mam dla was szybki test. Przypomnijcie sobie waszą ostatnią rozmowę z kolegą lub koleżanką. Z pracy, ze studiów, obojętne. I teraz pytanie. O czym myśleliście, kiedy wasz rozmówca, rozmówczyni mówił, mówiła? O czym myśleliście? A. O tym, co właśnie mówi. B. O tym, co jej lub mu odpowiedzieć. Czy C. O tym, jaki film obejrzeć wieczorem lub o innych niebieskich migdałach. Nie musicie odpowiadać na głos. Wystarczy w myślach. Zresztą po waszych minach widzę, co obstawiacie. Jeśli odpowiedzieliście A, brawo, jesteście uważnymi rozmówcami. Jeśli B, nie najlepiej. Jeśli C, to i tak nieważne, pewnie mnie teraz też nie słuchacie. By dotrzeć do sedna komunikatów, jakie do nas płyną, powinniśmy ich słuchać uważnie. Musimy być empatyczni w słuchaniu. Tylko wtedy ta komunikacja może się udać. Ale empatia przydaje się także podczas mówienia.
I ostatnio natrafiłem na taką piękną sentencję. Powiedzieć możesz wszystko, nawet najgorszą rzecz, o ile tylko będzie to powiedziane z szacunkiem do rozmówcy. I pomyślcie, co by było, gdyby wtedy na statku El Faro ktoś z załogi powiedział do kapitana: panie kapitanie, mam obawy, że płyniemy w sam środek huraganu i sądzę, że powinniśmy zastanowić się nad alternatywną trasą. Czy byłoby to aroganckie, bez szacunku? Absolutnie nie. Byłby to prosty komunikat, który być może uratowałby 33 ludzkie życia. Ten komunikat zawierał nie tylko empatię, ale i odwagę. Co by było, gdyby zawierał jedynie empatię? Mogłoby to brzmieć w ten sposób. Jest pan bardzo dobrym dowódcą, panie kapitanie, choć mógłby być pan jeszcze lepszy. A komunikat zawierający jedynie odwagę pogrzało pana, kapitanie? Bez odwagi nasz komunikat nie będzie stanowczy. Bez empatii, a jedynie z odwagą, popsujemy relacje i nic nie wskuramy. Empatia plus odwaga to daje najlepsze rezultaty w czasie tak zwanych trudnych rozmów. Zresztą w takim szerszym ujęciu według mnie odwaga to nic innego jak empatia, szacunek, tyle że wobec siebie samego. Reguła czwarta. Komunikuj się obrazowo. Leonardo da Vinci powiedział kiedyś, że prostota to szczyt wyrafinowania. Wszyscy to chyba znamy, ale mało kto wie, że da Vinci był kiepski w deadline. Nad obrazem Ostatnia wieczerza pracował 3 lata. Strasznie się ociągał. Malował na zlecenie mediolańskiego władcy Ludowika Sforzy. Zniecierpliwiony władca wezwał Leonarda, by dopytać o postępy. Leonardo odpowiadał pokrętnie. Tłumaczył, że nie może znaleźć odpowiednich twarzy dla Jezusa oraz Judasza. Przy rozmowie obecny był przeor klasztoru, w którym miało widnieć malowidło. Przeor był bardzo niecierpliwy. Wypominał mistrzowi, że ten potrafił godzinami nie brać do ręki pędzla, tylko gapić się na nieukończony obraz. Wtedy Leonardo wypalił do niego pół żartem, pół serio. Jak przeor będzie się tak wtrącał, to namaluje twarz przeora jako twarz Judasza. Więcej pytań nie było. Mistrzowi pozwolono pracować w spokoju. Było to proste i genialne. Przeorowi zwizualizowała się własna twarz w roli Judasza i już wiedział, że nie może z malarzem zadzierać. To mistrzostwo komunikacji. Powiedzieć tak, by odbiorca mógł to zobaczyć w swojej wyobraźni. Zamiast więc mówić czy pisać takie długie dyrdymały w stylu: nasza firma przechodzi teraz trudny okres spowodowany wieloma nieprzewidzianymi czynnikami zewnętrznymi i w związku z tym musimy podjąć kilka kluczowych decyzji, może lepiej powiedzieć: nasza firma jest na rozdrożu. I od razu wizja rozdroża wizualizuje się w umysłach odbiorców. Widzą to, czują i przez to lepiej rozumieją dramatyzm sytuacji. Szukajmy w naszej codziennej komunikacji takich wizualnych metafor. Kilka słów malujących konkretny obraz powie więcej niż kwadrans tłumaczeń. Więcej konkretu, mniej abstrakcji. Reguła szósta. Otwórz się na dyskusję. Komunikacja powinna być prosta, ale nie prostacka. Powinna być otwarta na opinie innych. Tymczasem, ileż to razy wpadamy w takie pułapki? Ktoś nam zadaje pytanie: jesteś pewien? A wtedy my od razu odpowiadamy: tak, pewnie. I dopiero po chwili dochodzi do nas myśl: zaraz, zaraz, czy aby na pewno jestem w 100% pewien? I potem przytrafiają nam się małe życiowe katastrofy. Kupujemy dziecku perkusję, idziemy na darmowe praktyki do korpo, na wieczorze kawalerskim albo panieńskim robimy sobie tatuaż. Potem, kiedy dochodzimy do siebie, mówią nam: przecież mówiłeś, że jesteś pewien. To są pułapki binarnych pytań. Binarnych, czyli takich, na które można odpowiedzieć jedynie tak lub nie. Pisze o tym w świetnej książce Język przywództwa David Marquet. Sugeruje, by pytania zamknięte, inaczej binarne, zamieniać na pytania otwarte. Na przykład:
Zamiast czy jesteś pewien, zapytajmy w skali od 1 do 10, jak bardzo jesteś pewien. Zamiast wiecie, co mam na myśli, zapytajmy, co mogę jeszcze wyjaśnić. Zamiast czy macie jakieś pytania, zapytajmy, jakie macie pytania. Pytania otwarte to zaproszenie otoczenia do dyskusji. To przeciwieństwo sytuacji, w których szef otoczy się potakiwaczami. A to już niebezpieczne podejście. Konsensus daje ci komfort, ale to różnice w poglądach czynią cię mądrzejszym. To słowa Adama Granta, amerykańskiego psychologa biznesu. Oto więc 6 moich reguł prostej komunikacji. Przemyśl strukturę, pokieruj odbiorców w określoną stronę, zajmij rozmówcom jak najmniej czasu, słuchaj i mów z empatią, komunikuj się obrazowo, otwórz się na dyskusję. Znajomość tych 6 reguł nie sprawi od razu, że będziemy świetni w komunikowaniu się z innymi. Są jeszcze inne tryby skutecznej komunikacji, na przykład storytelling. W ostatnich latach termin storytelling zrobił niesamowitą karierę. Marzy mi się, by o prostej komunikacji mówiono choć w połowie tyle, co o storytellingu. Jest szansa, że moje marzenie się spełni. Szansą jesteście wy, którzy obejrzeliście to wystąpienie. Mam więc nadzieję, że pójdziecie w świat i będziecie się komunikować inaczej, prościej. Zanim zabierzecie głos, przemyślcie strukturę swojej wypowiedzi. Mówcie esencjonalnie i krócej niż spodziewali się wasi rozmówcy. Mówcie obrazowo, odważnie, ale i z empatią i szacunkiem do swoich rozmówców. Niech wasza komunikacja będzie zrozumiała dla wszystkich. I pamiętajcie, by mówić, bo jeśli macie coś ważnego do przekazania światu, to nie wolno się wahać, tylko trzeba stawać przed ludźmi, brać głęboki oddech i przemawiać. Dziękuję.